W nawiązaniu do pana filmu chciałem jak gdyby małą poprawkę wnieść. Otóż z tego co zapamiętałem, akcja dezinformacyjna trwała od 1922 roku do 1927. Ona trwała trochę dłużej. Dotyczyła ona białogwardzistów i elity rosyjskie, które wyjechały z Rosji, ale te pieniądze szły również na dezintegrację i dezinformację nie tylko Rosjan, ale tak samo i Polaków. Ja nie wiem, czy Państwo sobie z tego zdajecie sprawę, jaka jest geneza Związku Polaków w Kanadzie i Związku Narodowego. Otóż Związku Narodowego Polskiego, przepraszam, Związku Polaków w Kanadzie, ona była bardzo mocna, mówimy o roku 1926. Dwa lata później, a więc w 1928 roku, nastąpiło totalne rozbicie Związku i nastąpiło powstanie Związku Narodowego Polskiego, dlatego że ten ośrodek był dosyć mocny i wiadomo, że po linii Stalina nie za bardzo działał, zwłaszcza po 1920 roku i Bitwie Warszawskiej. Trzeba było tak samo uderzyć w Polaków. Dlatego stąd jest to rozbicie. Ja już nie mówię tutaj o żadnych podtekstach, ale Związek Narodowy był zawsze, no nie boję się tego powiedzieć, jak gdyby ultraprawicowy. To tyle właściwie, jeżeli chodzi o informacje. Bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Tutaj mogę się tłumaczyć tylko właśnie z ograniczonym czasem, jaki w tym filmie można było przeznaczyć na informacje o operacji Trust. Istotnie wątki polskie w Truście są bardzo istotne, no bo przecież to wszystko przez Polskę szło. Wywiad polski został bardzo sprytnie, przemyślnie, instrumentalnie potraktowany, wykorzystany przez Sowiety przez szereg lat. Polscy żołnierze polskiego wywiadu brali udział w operacji Trust w przekonaniu, że mają do dyspozycji głęboko, wysoko uplasowane w rządzie i armii sowieckiej źródła i że to są źródła wiarygodne, cenne. Polski wywiad zapewniał kanały przerzutowe, między innymi przez Łotwę, przez Litwę, przechodzili łącznicy, tamtędy podróżowali, byli przeprowadzani przez zieloną granicę właśnie ci agenci Trustu, którzy na Zachodzie podawali się za antykomunistów, a w istocie byli albo wprost funkcjonariuszami sowieckimi, albo też byli ludźmi przez nich zwerbowanymi. I wywiad polski głęboko w to zabrnął i to jest jedna z przyczyn. Znowu trzeba powiedzieć, że historia nie w pełni to jeszcze zbadała. Nie jest to, książki na temat Trustu są bardzo nieliczne i publikacje jakiekolwiek, także artykuły, ciągle można liczyć na palcach nie tak wielu rąk na ten temat. Otóż można taką postawić hipotezę, że pewien niedowład polskiego wywiadu na kierunku wschodnim przed wybuchem II wojny światowej, temu między innymi wdzięczamy, że wywiad polski został prawdopodobnie również zinfiltrowany przez Sowiety w toku tej operacji. No tutaj o tym szerzej nie wspominam, bo przecież chodzi właśnie o sam model, prawda? Sam model. Państwo widzicie, że ten pomysł, nie czekamy na to, aż powstanie prawdziwa opozycja przeciw nam, tylko wyhodujemy sobie własną, prawda? Będziemy to mieli pod kontrolą, wyhodujemy sobie własnych opozycjonistów. Widzicie Państwo, że to się nie starzeje, prawda, że to się stosuje po dziś dzień, że przecież cała transformacja ustrojowa przełomu lat 80. i 90. była przeprowadzona właśnie z wykorzystaniem tego modelu działań operacyjnych, prawda, żeby uwiarygodnić okrągły stół w kraju, trzeba było zawczasu wyekspediować, wydelegować na emigrację ludzi, którzy będą robili klakę
okrągłemu stołowi, ale właśnie z Zachodu. Jak będzie do Polaków mówiło Radio Moskwa, że okrągły stół jest okej, no to Polacy tak mogą za łatwo się na to nie nabrać. Ale jeżeli przez Radio Londyn będzie mówił Bronisław Geremek do Polaków, no to będzie to bardziej wiarygodne. Jeżeli to Wolna Europa pomoże w dzieleniu opozycji na konstruktywną i niekonstruktywną, tak, w selekcjonowaniu opozycjonistów, no to będzie bardziej wiarygodne i sukces operacji będzie wyżej gwarantowany. Także między innymi ze względu na te skojarzenia uznałem za niezbędne dla właściwego przedstawienia biegu w ogólnym zarysie, biegu transformacji ustrojowej, tej ostatniej, tej, której jesteśmy jeszcze uczestnikami i powiedzmy częściowo ofiarami, uznałem za stosowne cofać się tak głęboko w historii, bo bez operacji Trust to wszystko jest nie w pełni zrozumiałe, nie jest tak czytelne. Ja nie czuję się upoważniony, a jednocześnie chciałbym powiedzieć, do czego? Że dziękuję Bogu za łaskę spotkania Pana. Poprzez, proszę Pana, poprzez rodziców, chciałbym zasłużyć na takie poprzez słowa. Poprzez rodziców Pańskich, których od dawna znamy i szanujemy. Ja chciałem zapytać, jak wygląda Pański dzień chleb powszedni? Czy ma Pan szansę spotykania się z młodymi Polakami? Czy jeździ Pan po kraju? Czy jest Pan rozpoznawalny nie tylko wśród ubowców, ale wśród młodzieży polskiej? Paniasz. Proszę Pana, no, raz na jakiś czas ktoś mnie zaprosi, żebym film pokazał, a jak pokażę film, no to właśnie czasem jest okazja, żeby pogawędzić. I to raz na jakiś czas. Nie ma to żadnych, nie ma ramy systemowej takiego mojego funkcjonowania. Cieszę się, że ten rok 2012 kończę, zamknąwszy te dwie pierwsze części transformacji. Ale nie wiem, czy uda mi się zrobić dwie następne. Ja tego po prostu jeszcze nie wiem. Rozmawialiśmy paręnaście dni temu z moim kolegą producentem na ten temat i on nie ma dla mnie jasnej perspektywy, dlatego że nie ma jasnej perspektywy przed jego firmą. Więc nie wiem, czy i kiedy będzie ciąg dalszy tego cyklu. Od czasu do czasu ktoś mnie gdzieś zaprosi, ale mówiąc szczerze, proszę Pana, są takie miejsca, w których jest gwarantowane, że nikt mnie nigdy nie zaprosi z żadnym filmem i chyba bilans jest taki, że więcej jest takich miejsc, w których jest gwarancja, że z całą pewnością moje filmy tam pokazywane nie będą niż innych. Ostatnio ktoś mi podesłał linka do strony internetowej pewnej organizacji o charakterze właśnie socjalistycznym i tam przeczytałem taki komunikat, że wysłała pewna organizacja młodzieżowa działająca na Uniwersytecie Warszawskim, wysłała taki donos do rektora tej uczelni, nie na mnie osobiście, tylko na Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, że mianowicie Niezależne Zrzeszenie Studentów szerzy faszyzm, tak, że szerzy faszyzm. I tam są różne podane przykłady, tak, tej aktywności i na liście jest między innymi organizowanie pokazów filmów Grzegorza Brauna. Jest podciągnięte pod szerzenie faszyzmu. Także Państwo orientujcie się dobrze w tej sprawie, bo nie wiadomo, co o Was tutaj napiszą, tak, co kto powie. No cóż, chciałbym się powiedzieć, że dziękujemy za tę dawkę, niezbędną do życia dawkę faszyzmu, jaką dzisiaj mieliśmy szczęście dojść. Proszę bardzo. No, widzieliśmy przepiękny film, pierwsza część. Mamy nadzieję zobaczyć drugą, trzecią i może więcej. Wtedy będą pytania, jeszcze więcej będzie pytań. Przede wszystkim pytanie moje dotyczy do tej opozycji, sztucznej opozycji, w której również, jaką mam gwarancję, że nie bierze udział bohaterowie, między innymi żona Sikorskiego i wielu innych tam było przedstawicieli tego narodu, że to nie jest jeszcze lepsza
już bardziej do współczesności naszych wymogów, bo coraz więcej ludzi jednak wykształconych i coś czyta i świadomych, w związku z tym, że to jest taka nowoczesna opozycja, która jest po prostu niezbędna zawsze, czy jako wentyl bezpieczeństwa, czy jako rozpoznanie terenu i tak dalej. I jeszcze ostatnie pytanie, które się pozornie nie łączy z tym moim konkretnym pytaniem. Jeżeli jest ta grupa Żydów, którzy przejrzeli Finkelstein, Holocaust Industry i innych, którzy no, dostrzegają problem w swoim nawet narodzie i że to jest szkodliwe dla całego świata i dla ich samych, no bo to zniszczenie wojny, wiadomo jakie konsekwencje, czy ta grupa szlachetnych, dobrych Żydów, jaki jest z tej grupy stosunek do Chrystusa Króla Polski? Jest to temat, od którego uciec nie można i być może powstaną jeszcze mocniejsze filmy jak ten, żeby od tego tematu uciec, bo jeżeli ktoś nie jest zorientowany o kim była Celakówna i Rozalia i jeszcze inne są przecież ostatnia śmierć w wypadku samochodowym jednego z prekursorów, tak? Tadeusza Kirsztejna i wielu innych. W związku z tym jest to kierunek, który moim zdaniem powinniśmy bardzo mocno popatrzeć i prosić o intelektualistów dobrej woli i takich artystów jak pan, żeby się temu problemowi przypatrzył. Dziękuję. Pierwsze pytanie. Opozycja fingowana. Opozycja. Proszę pana, ja zaryzykuję taką tezę, że my nie jesteśmy w stanie z gwarantowaną, stuprocentową pewnością, nie jesteśmy w stanie rozpoznać rzeczywistości, także i w tych personaliach. My nie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby sytuacja była klarowna, żeby była taka książka telefoniczna, w której można przeczytać who is who, kto jest kto, prawda, kto w której drużynie gra. To by było fajnie, żeby była taka książka telefoniczna, ale powiem panu, nawet gdyby ona była, to zanim ona wyjdzie z druku, to już paru tam agentów zmieni barwy klubowe i w związku z tym będzie to także skorowicz zawodny. My nie jesteśmy w stanie tego rozgryźć, a zatem, jeszcze raz powtórzę, czegoś musimy się trzymać, na coś się musimy orientować, tak? Nie możemy naszego tutaj bytowania i naszego funkcjonowania w życiu, nie możemy im wyznaczać kierunku, codziennie od rana rozpoznając, kto jest kim i co jest grane i co w trawie piszczy, prawda? Dlatego, że nawet do południa i do wieczora nie zdążymy i w związku z tym nie zostanie nam czasu na to, żeby cokolwiek zrobić, bo nie zdążymy się zorientować. A zatem takie orientowanie się na taki dociekliwy puryzm w tych sprawach, tak? Ono jest po prostu skazane na klęskę. Musimy iść w swoim kierunku, nie martwiąc się tym, że być może nie rozpoznaliśmy wszystkiego, co naokoło. I teraz jaki jest ten kierunek? Ten kierunek, który pan wskazuje, jest oczywiście kierunkiem głównym, centralnym. To jest zagadnienie numer jeden, prawda? To jest zagadnienie numer jeden, czy Polacy będą wiernymi poddanymi Chrystusa Króla, prawda? To jest zagadnienie numer jeden i to jest zagadnienie wagi dziejowej. Jeśli Polska ma być, jeżeli ma istnieć, to tylko dzięki temu może się to ziścić i dzięki temu może się to ostać, prawda? Wszystkie inne recepty i wszystkie inne szlaki to są jakieś mylne szlaki, którymi być może dojdziemy dokądś, tak, i kimś będziemy, tylko jest obawa, że możemy samych siebie nie poznać, jak pójdziemy tym innym szlakiem. I teraz kwestia tylko jest taka techniczna, proszę pana, kto mianowicie, czy i kto i w czyim imieniu ma ogłaszać takie akty, jak akt intronizacji Zbawiciela, tak? I wie pan, ja akurat jestem monarchistą,
nie jestem demokratą, więc mam już o krok bliżej, mam łatwiej, bo mnie, jakby to powiedzieć, demokratyczna procedura mnie nie pociąga i też nie przejmuje mnie w związku z tym taki problem, jaki niektórzy sobie stawiają, że no mój Boże, no to musimy najpierw wszystkich przekonać i wtedy wszyscy demokratycznie głosując coś tam, prawda? No nie. Prawda? Ja się nie martwię tym, że nie da się wszystkich do wszystkiego przekonać, prawda? Ale też w związku z tym, proszę pana, tak się waham, czy miałoby dla mnie znaczenie, gdyby tak na przykład polski parlament w Warszawie taką rzecz głosował i może nawet pomyślnie, czy by głosował. Tak, ale proszę panów, ja się martwię, że jeżeli coś można w piątek przegłosować za, to w następną środę najdalej można przegłosować przeciw. I w związku z tym... Przykład Irlandii, najpierw byli przeciwni konstytucji, a za miesiąc po drugim czy trzecim razie... I w związku z tym jestem, nie mówię przeciwny, ale jestem sceptycznie ostrożny wobec inicjatyw poddawania pod demokratyczne głosowanie tych spraw, które są najpiękniejsze, najcenniejsze i najważniejsze. Prawda? Jestem przekonany, że Polska, jeżeli ma misję dziejową, no to ta misja dziejowa to jest właśnie taka, żeby miał z Polski pożytek Kościół Święty Rzymski i jego widzialna głowa, następca Chrystusa na ziemi, papież, żeby miał z Polaków pożytek. I myślę o tym bardzo dosłownie, myślę o tym bardzo praktycznie, że we współczesnym życiu rzuca się to w oczy, prawda? Że Ojciec Święty jest postponowany przez różnych łajdaków, łobuzów, żartownisiów i nie ma nikogo, kto by przy papieżu stanął i zasłonił go, tak? Przed tymi razami, które są mu wymierzane. Nie ma nikogo, no bo przecież żadna demokratycznie wybrana głowa stanu, żaden mąż stanu czy żona stanu, skoro pochodzi z demokratycznego nadania, to obowiązuje taka poprawność polityczna, która to wyklucza, prawda? Żeby się polityk angażował po stronie głowy naszego Kościoła. No więc... Z tego dla mnie taki wniosek, że w paradygmacie demokratycznym nie może Polska swojej misji dziejowej spełnić. Polska Demokratyczna Republika nie może dać światu tego, co my Polacy bylibyśmy skłonni i bylibyśmy może w stanie, bo przecież dawaliśmy, tak? W przeszłości. Dawaliśmy to oparcie stolicy Piotrowej gdzieś tam nieporadnie i z boku, no ale oczywiście można powiedzieć, że to nie jest nasza żadna zasługa, tylko po prostu taki był bieg dziejów, że były momenty, w których papież nie miał żadnych innych armat poza polskimi. Tak? I nie należy się wbijać z tego powodu w próżną dumę i to nie powinien być, jakiś tutaj przyczynek do megalomanii narodowej, tylko taki był bieg dziejów. To trzeba pamiętać. I teraz jeżeli tak jeszcze kiedyś ma być, no to tak może być tylko wtedy, kiedy Polska nie będzie demokratyczną republiką socjalistyczną, bo socjalizm jest to coś, w co demokracja stacza się nieuchronnie. Demokracja degeneruje się w socjalizm, nie ma po prostu sporu co do tego. Historia XIX i XX stulecia to bardzo wyraźnie nam tej lekcji udziela. Więc jeżeli ktoś na przykład dzisiaj się martwi, że demokracja amerykańska zawodzi, no bo urządzają sobie państwo policyjne, socjalistyczne i coraz głębiej w to brną, to trzeba rozumieć, że to nie jest anomalia, że to nie jest jakiś wypadek przy pracy, tylko że to jest realizowanie normy.
Tak? Republika demokratyczna do tego zmierza. Zmierza do zamordyzmu i do budowy, pod hasłami budowy nowego człowieka i nowej wieży Babel. A zatem, jeśli nie demokratyczna republika socjalistyczna, czy to będzie socjalistyczna po moskiewsku, czy to będzie socjalistyczna po brukselsku. To jest dla mnie jeden pies na dłuższą metę, prawda? Więc jeśli nie to, no to to trzeba wymodlić powrót króla. Trzeba wymodlić powrót króla. I teraz proszę Państwa, wtedy sprawa intronizacji Chrystusa króla to już jest tylko kwestia techniczna, prawda? I czyż nie byłoby piękniej, żeby padł plackiem przed ołtarzem polski monarcha, I taką rzecz narodowi ogłosił, niż żebyśmy wydawali takie piękne rzeczy na łaskę i niełaskę motłochu parlamentarzystów, tak? Motłochu, bo pół tysiąca ludzi to jest już motłoch. I tak to jest zaprojektowane. To dlatego jest pół tysiąca ludzi, żeby się łobuzy mieli gdzie schować, prawda? Żeby nie było ich widać, jakby ich było mniej. To byśmy mieli ich na widelcu, to byśmy przynajmniej rozpoznawali te twarze i nazwiska. A dzisiaj w Polsce naprawdę jest bardzo niewielu ludzi, którzy są w stanie wymienić nazwisko jednego posła, którego wynieśli do parlamentu w ostatnim głosowaniu. Na ogół ludzie znają parę osób z telewizji, ale nie znają nazwisk tych posłów, na których sami głosowali. A czemu głosowali? No bo odpowiedzieli na wezwanie jakiejś partii z Warszawy, prawda? I to jest, proszę Państwa, znowu ważne zastrzeżenie, bo to często doprowadza takie moje gawędzenie do takiego nieporozumienia, że niektórzy mnie biorą za defetystę i jakiegoś takiego chytrego zniechęcacza, który ma zasiać w słuchaczach defetyzm, zniechęcić ich do tego, żeby w ogóle brali udział w grze politycznej, która jaka jest, każdy widzi, no ale trzeba w niej udział brać. Otóż ja nikogo nie zniechęcam. Póki jest ta gra, to ja sam w nią gram. Ja sam chodzę i wrzucam kartkę wyborczą i nikogo do tego nie zniechęcam, prawda? Natomiast zniechęcam do pokładania wszystkich nadziei w tej procedurze, tak? Zniechęcam Państwa do pokładania wszystkich nadziei, bo jeżeli dzisiaj, czyli jesienią, złożycie wszystkie nadzieje w tym koszyczku, to na wiosnę zobaczycie, że koszyczek jest pusty i będziecie sfrustrowani. Będziecie sfrustrowani. W związku z tym bądźcie uczestnikami tej gry, angażujcie się w to z całych sił, ale miejcie szerszy horyzont. I tym szerszym horyzontem jest idea monarchii. Jest idea monarchii. Nie bądźcie Państwo obywatelami, bądźcie poddanymi. Nie macie jeszcze króla, bo nam go jeszcze Pan Bóg nie podarował. I nie wiadomo, kiedy go podaruje. Ale Państwo, będąc poddanymi w swoim sercu i w swoim umyśle, będziecie lepszymi, bardziej wytrawnymi graczami dzisiaj w tej grze demokratycznej, która się toczy. Będziecie lepiej, jak sądzę, w stanie przeżyć te wszystkie rzeczy, oby nie bardzo straszne, które nas jeszcze czekają, jeżeli dzisiaj już będziecie wiernymi poddanymi tego króla, którego nie wiadomo, czy kiedykolwiek Pan Bóg nam raczy podarować. Ale to o tego króla trzeba się modlić, o tego króla, a nie o to, żeby Pan Bóg, no nie można, trzeba być realistą, prawda? Nie można żądać od Pana Boga, żeby nam podarował 560 uczciwych, mądrych, zdrowych Polaków, tak? Zdrowych na umyśle przynajmniej. To są cuda, to już po prostu właśnie wobec Pana Boga też trzeba zachować jakiś umiar w żądaniach, prawda, modlitewnych. Więc ja się modlę o tego jednego, a nie 560, bo to jest po prostu, nie ma takiego zwierzęcia, to jest zupełnie niemożliwe. Nie wiem, czy odpowiedziałem na Pana pytanie zadowalająco.
Yeah.